będę kibicował całej polskiej reprezentacji naturalnie, w sposób czysto kibicowski, prywatny, ale też jako ambasador Eurosportu i ekspert tej grupy Discovery. Naturalnie bliższe są mi sporty zimowe, ale myślę, że szczególnie w tym roku będziemy się przyglądać, i tu powiem zupełnie szczerze, właśnie skoczkom, którzy walczą i nie są ani faworytami tam, ani są w dobrej dyspozycji. Uważam, że trzeba być kibicem na dobre i złe czasy. I to jest taka emocjonalna strona kibicowania. Bardzo mnie interesuje to, w jaki sposób poradzą sobie nasze speedskaterki, jak popędzą panczeniści i panczenistki. To są bardzo ciekawe dyscypliny, konkurencje w ramach łyżwiarstwa. No i mamy Marynę Gąsienicę, która jest naszą nadzieją alpejską. Oby jak najbliżej medalu. Nie mamy wielu aktywów tutaj. Chciałbym, żeby znowu polska drużyna hokejowa się kiedyś znalazła na Igrzyskach Olimpijskich, ale tych sportowców, których mamy tutaj, powinniśmy szczególnym kibicowskim takim nadzorem objąć i kibicować absolutnie każdemu, jeżeli tylko ten jeden szczebel dalej przechodzi, być dalej z nim, a jeżeli nawet tego nie zrobi, to pamiętać, że już samo zakwalifikowanie się na Igrzyska jest ogromnym sukcesem każdego sportowca. A czy pan śledzi też zmagania Igi Świątek? No, śledzę. One się zakończyły, jeżeli chodzi o Australian Open, ale powiem sobie szczerze, to jest bardzo młoda zawodniczka i myślę, że taki półfinał wielkoszlemowy bardzo wiele obiecuje. Zmiana trenera w tym momencie, to jest dopiero kilka tygodni pracy z tym trenerem Wiktorowskim, Tomaszem Wiktorowskim, który doprowadził Agnieszkę Radwańską do ogromnych sukcesów, jest bardzo obiecująca. Nie mam oczywiście żadnych zastrzeżeń do jej poprzedniego trenera, ale to jest bardzo, bardzo dobry taki booster dalej. Będę z wypiekami na twarzy czekał na kolejne turnieje Igi. Będę oczywiście czekał na jej wielki powrót na korty Rolanda Garrosa i będę to robił z Eurosportem.